Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w waszym ulubionym podcaście Neurofriki i witają was tutaj wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i prawie neuroterapeuta Michał Dzierzgwa i ja, Maciej Duczyński. I Cześć Maciek. Cześć Patryk. Cześć Maciek. Ja myślę, że na początek, może żebyśmy nie denerwowali ludzi, to może nie uderzaj w stół. Myślę, że to może być słychać. Dobra? Tak. Okay. Maciek, po co nas tu zaprosiłeś? O, zabawna sytuacja. Zaprosiłem was tutaj po to, żebyście mi trochę poopowiadali o tym, co tam ostatnio takiego wymyśliliście ciekawego, bo pojawiło się u nas w neuroprojekcie takie szkolenie, jakim jest rozwijający masaż tkanek głębokich. Nawet zaawansowany. Zaawansowany. No tak, ale w sensie takim rozwijającym, tak, że... Tak, wiem, zamknęliśmy sobie drogę. Mogliśmy nazwać rozwijający, a za 3 lata zrobić zaawansowany. Mogliście. I się karuzela tutaj. No cóż, a tutaj ale jest jak jest. Skrzydła. Tak, trudno. Jakoś to będziecie musieli teraz przełknąć, ale chciałbym, żebyście opowiedzieli wszystkim łącznie ze mną, dlatego że ja przecież na tym szkoleniu jeszcze nie byłem. Nie brać udziału, to prawda. Nie widzieliśmy się ostatnio. Tak jest. Było nam smutno trochę z tego powodu, ale... Jakoś... Ale tylko trochę. Trochę tylko, no. Tak. Słuchajcie, bo o ile masaż tkanek głębokich już znam dosyć dobrze, bo tak się też składa, że prowadzę go tak samo długo jak ty i wydawałoby się, że tam już właściwie całe ciało, co się tylko dało wymasować, to już wymasowaliśmy. Od końca stopy, od palców, po czubek głowy, razem z rękami. Chociaż z tymi palcami to nie do końca tak jest. No dobrze, ale na pewno nie jest to moduł poświęcony masowaniu palców. Pewnie nie. Aczkolwiek jest... Aczkolwiek tam jest trochę tej pracy z palcami. Jest na palcach, no. Trochę jest, muszę powiedzieć. 6 dni. Nie, tyle. No właśnie. Jest jakby... Dobra. Tak, więc chciałbym teraz się od was dowiedzieć troszeczkę, o co w tym chodzi. Ja może jeszcze tylko powiem tutaj, już jest, bo tak, ludzie nas znają, ale może być tak, że nie znają Michała? Jeszcze mogą być taki ludzie w Polsce, którzy mogą nie kojarzyć Michała Dzierzwy, który jest tutaj po mojej lewicy. A Michał w ogóle pracuje u nas w gabinecie i zajmuje się integracją strukturalną. I to już powinno wam powiedzieć więcej. Możemy zrobić, słuchajcie, taki mały, nie wiem, czy to jest spoko, ale jaki z Michałem nagramy podcast. Taki dość długi pod kątem dla pacjentów integracja strukturalna, więc możemy to podlinkować pod spodem. Jakbyście chcieli posłuchać więcej o integracji, to tam to znajdziecie. A możesz nam powiedzieć w ogóle tak, da się to powiedzieć w ogóle w krótkim czasie, jakby jak ty pracujesz? Jeszcze może nie o MTG, żebyśmy tak potem nałożyli, bo tam trochę tego myślenia starasz się przemycić do pracy dla fizjoterapeutów. Czym jest integracja strukturalna? Integracja strukturalna jest taką dosyć dużą metodą terapeutyczną, która jako jedna z pierwszych zajęła się pracą z tkanką łączną, czyli z tkanką powięziową. I twórczynią metody jest dr Ida Rolf, która w latach mniej więcej 40-50 wpadła na pomysł, że może by zaangażować właśnie tą tkankę do pracy i do tego, żeby wpływać na organizm człowieka. I metoda opiera się na takich 10 spotkaniach, podczas których opracowujemy sobie całą objętość ciała po to, żeby wyrównać napięcie mięśniowo-powięziowe w całym organizmie i w efekcie poprawiamy pracę wszystkich układów, stymulując organizm do tego, żeby on sam zaczął się regenerować. Czyli robimy dużo miejsca i zwalniamy dużo zasobów do tego, że jak coś się popsuje, to raz organizm sobie całkiem fajnie z tym radzi, bo już mu nic nie przeszkadza w tym jego funkcjonowaniu. A dwa, że jeszcze jeśli taka osoba dodatkowo na przykład zacznie sobie ćwiczyć, zacznie sobie dbać o siebie, troszkę lepiej spać, trochę lepiej jeść, to dodatkowo ten proces będzie się pogłębiał i ona będzie się czuła coraz lepiej. Tak. I to jest fajne myślenie. Ja tak tym myśleniem trochę czasami tak zazdrościłem pod tym kątem, że fajnie, bo jest to ciało zaopiekowane. My czasami nie mamy takiej przestrzeni na to, żeby tak pracować, dlatego że w ogóle myśl terapeutyczna polega na tym, że przychodzi do ciebie pacjent, wyłapujesz mu słabe elementy ciała i zaczniesz pracować. Neurotyka, którą prowadzimy, już jest trochę inna. Dlatego, że tam próbujesz zbudować fundament, żeby on lepiej pracował, miał lepszą stabilizację, czuł się bardziej komfortowo, układ hormonalny, żeby zaczął mu lepiej pracować, żeby układ autonomiczny był bardziej zbalansowany, więc tam już takiego mniej myślenia jest i to jest dobre właśnie później, bo często jest tak, że nam się wszczepia takie myślenie i myślę, że nie ma co z tym walczyć na początku, że przychodzi do ciebie osoba X, ma jakiś problem i ty po prostu w jego ciele fajnie byś wyłapał kilka elementów, które działają gorzej, być może też w okolicy tego miejsca, które jest problematyczne, zrobił tam porządek, ktoś się czuje fajniej i my tak go puszczamy do domu
I to jest spoko z jednej strony, bo jest bardzo szybka akcja, która trwa wizytę, dwie, trzy i tak dalej. I ktoś na przykład tego bólu czuje mniej, ale często to jest dalej takie myślenie bardziej objawowe, gdzie już jest w porządku, ale pytanie, co się wydarzy na przykład, jak ta osoba trochę na przykład więcej poćwiczy, albo co się wydarzy, jak trochę mniej na przykład popracuje. Czy to jest tak, że jak my to zrobiliśmy, to ten problem nie wróci szybko? Kiedy on ewentualnie wróci? No i rzeczywiście na masażu tłumokich my uczymy ludzi, mówię tutaj za wszystkich, bo wszyscy maczamy udział w tym kursie, uczymy ludzi, jak pracować praktycznie z każdym obszarem ciała, czyli od stóp, nóg do palców, rąk, zahaczając to cały tu wszystko, praktycznie nie ma jakby obszaru, gdzie ktoś się boi z czymś pracować. I jednocześnie umie pracować z każdą większą grupą mięśniową, praktycznie z każdym mięśniem, gdzieś tam pośrednio albo bezpośrednio pracujemy. Ale pytanie jest takie, czasami jak to połączyć w spójną koncepcję terapeutyczną? Co na przykład ja mam zrobić? Przykładowo, oczywiście dobra, czy jak zrobiłem u kogoś pracę, że już go nie boli, to już jest koniec, czy może jakoś inaczej temat pociągnąć? I stwierdziliśmy, że fajnie byłoby to posegregować jakoś, ten cały model pracy. Zainspirowaliśmy się troszeczkę, głównie tak naprawdę chyba w pierwszej kolejności, korelacją pomiędzy szlakami meridianowymi a taśmami mięśniowymi, więc to był taki punkt wyjścia. Trochę nałożyliśmy do tego też taki system myślenia pod kątem przepon funkcjonalnych i ciśniowego wpływu poszczególnych obszarów ciała na siebie. Tak się w ogóle okazało, że ten system przepon funkcjonalnych się bardzo fajnie łączy z często z głównymi na przykład gruczyłami, które są w danych obszarach, a one też się fajnie nakładają na system centrów energetycznych. I się okazuje, że dzięki temu można spróbować zbudować taki fundament strukturalny dla człowieka, strukturalny, funkcjonalny, dzięki czemu trochę myślimy w kategoriach, byśmy budowali dom. Wiesz, jak budujemy dom, to zaczynamy sobie, wiesz, tutaj kopiemy sobie dół, budujemy sobie fundamenty, później stawiamy sobie gdzieś tam pierwszą warstwę, jakieś pierwsze piętro, ono jest już stabilne, lecimy z drugim, trzecim, czwartym i tak dalej i coraz bardziej sobie to rozbudowujemy, dzięki czemu ta konstrukcja cała jest stabilna. Bo w masażu tłumokich czasami patrzymy, o, trzecie piętro rozwalone, trzecie piętro nie działa, zaczynamy z nim pracę i jednocześnie nie sprawdziliśmy sobie, czy te pierwsze jest oby naprawdę w dobrej kondycji, co się w ogóle dzieje z drugim, jak zrobiłem trzecie, to czy czwarte na to zarezonowało i też jest w porządku. I właśnie taka gdzieś nam dość spójna koncepcja się zrobiła, która za bardzo nie przypomina, jeśli chodzi o takiego podejścia czystego z integracji strukturalnej. Nie, ona jakby ciężko odzobaczyć coś, co już się widziało, więc ta koncepcja i jakby wpływ integracji strukturalnej we mnie cały czas działa i buzuje, więc pracując sobie też nad tym masażem tkanek głębokich, na pewno jakieś elementy i myślę, że też myśl przewodnia i takie trochę myślenie integracyjne tam jest zawarte, ale warto zaznaczyć, że nie jest ta integracja strukturalna, nie uczymy tam 10 sesji. Jest to po prostu taka koncepcja, która, wracając do tego szkolenia podstawowego z masażu tkanek głębokich, że jest to pewien taki elementarz, który daje ci bardzo fajny warsztat do pracy, taki podstawowy warsztat do pracy, ale nie rozumiejąc tego słowa podstawowy jako czegoś gorszego, bo jakby te narzędzia, one będą się przewijały potem z nami i z wami przez praktycznie całe nasze życie terapeutyczne jako terapeuci, ale to daje nam takie pewne klocki do tego, żeby można właśnie było budować ten dom. I zaawansowany moduł jest po to, żeby umieć już coś zbudować z tych klocków. Mhm. Czyli my bierzemy te poszczególne elementy, zaczynamy sobie myśleć o całości, czyli nie o tym, że człowiek ma mięsień czworogłowy uda, a obok ma naprężacz powięzi szerokie i ja sobie teraz zrobię technikę na to i zrobię sobie technikę na to, tylko ja już widzę problem, tak? Czyli mam na przykład, nie działa mi pierwsza przepona, czyli przepona dna miednicy. No i ja teraz sobie popatrzę, w jaki sposób ta przepona będzie mi zaburzała resztę tego systemu ciśnieniowego. Wyszukam sobie elementy, które będą nie pracowały w odpowiedni, w optymalny sposób. I też myśląc trochę tymi taśmami anatomicznymi, przebiegiem meridianów, ja teraz ułożę sobie terapię, która będzie mi miała za zadanie zaopiekować ten obszar, który nie działa, dodatkowo posiłkując się tymi obszarami,
oddalonymi troszeczkę od samej tej przepony dna miednicy, bo widzimy i wiemy poprzez na przykład te taśmy anatomiczne, że dużo struktur będzie połączonych, na przykład taśma głęboka przednia, która obejmuje praktycznie całe ciało. I teraz konstruując sobie tą terapię i ten kurs, bardziej skupialiśmy się na tym, żeby zacząć łączyć kropki, niż z powrotem dzielić je na poszczególne części. Okej, okay, a to w takim razie byście odpowiedzieli na pytanie, skąd jakby taka różnica w, powiedzmy, w koncepcji pracy, bo tutaj padły takie nazwy już oczywiście jakby szkolenia zaawansowanego, gdzie troszeczkę jakby rozróżniacie to, co robimy na tej części, powiedzmy, bazowej, a jednocześnie tutaj też Patryk wspomniał wcześniej o tym, że my na przykład w neurodiagnostyce i terapii pracujemy jednak troszeczkę inaczej, nie? Czyli jakby ta filozofia pracy tu jest inna i tu jest, no jakby wydaje się inna, więc chciałbym, żebyście wytłumaczyli mi i w ogóle słuchaczom, skąd jakby jest taka różnica w myśleniu, powiedzmy. Czemu to nie jest to samo opakowane w inne techniki, o, na przykład. Ja to w ogóle na przykład widzę w tej kategorii swojej pracy gabinetowej, gdzie na przykład idealna moja wizja pracy z człowiekiem. Znaczy to nie jest tak, że jestem w stanie zrobić ją sam, bo pewnie fajnie było współpracować z innymi, ale załóżmy, tak jak sobie pracujemy my i przychodzi nam ktoś, oczywiście rzadko to jest tak, że po prostu w naszym gabinecie przychodzi ktoś, kogo boli po prostu kolano i trzeba coś z tym zrobić, tylko to są często mocno przewlekłe problemy długotrwające, takie, które wpływają też na rozregulowanie autonomicznego, problemy trzewne i tak dalej, jakby znasz specyfikę swojego pacjenta. I na początku sytuacja jest taka, że załóżmy, pracujemy sobie z nim pod kątem, sprawdzamy sobie, jakie czynniki najbardziej go obciążają. Okej, okay, spoko. Robimy sobie to, mamy te swoje różne tam wyjścia z gruczołów i tak dalej, robimy to. I przykładowo, czy jak my to zrobimy, to ktoś już po prostu jakby nie ma nic do zrobienia. To się okazuje, że fajnie by było go tak zaopiekować, żeby naprawdę on rzeczywiście już bardzo przez długi czas do mnie wrócił, jednocześnie wiedział, na jakich rzeczach się warto koncentrować. Bo to jest tak, że te efekty są naprawdę bardzo dobre, ale później na przykład ja już często kończę sobie ten nit i na przykład w kategoriach, czy rzeczywiście zrobić tak, że sprawdzić u niego większość struktur, bo są takie osoby, na przykład, co zrobić, żeby czuć się jeszcze lepiej? Czy w ogóle da się to zrobić? Czy ja mogę to pociągnąć do przodu? Albo ten problem na przykład wraca bardzo rzadko, ale jednak coś się pojawia. I wtedy tak naprawdę można sobie myśleć właśnie w kategoriach takiego zaawansowanego MTG. Tak, według mnie to jest jeden z ciekawszych podejść pod tym kątem, że ja rzeczywiście praktycznie przebrnę sobie przez tego pacjenta praktycznie od góry do dołu, budując mu stabilizację w kończynach dolnych, tułowiu, poprawiając jego mobilność w kluczowych elementach, jednocześnie poprawiając różne wzorce oddechowe, pracując sobie na jamie brzusznej. Praktycznie tam nie ma miejsca, którego ja w tym momencie nie dotknę i nie sprawdzę sobie, jak to miejsce funkcjonuje w kontekście do całości. I pracuję sobie z tym i wtedy rzeczywiście jest naprawdę, myślę, że bardzo dobrze, bo jednocześnie jestem przekonany, że im się poprawia bardzo mocno oddech. Zresztą nawet widzieliśmy to pod kątem, to też było ciekawe, jak pracowaliśmy z naszymi kursantami i po prostu no myślę, że ich ostro wyciuraliśmy pod kątem tych 6 dni, bo oni każdego dnia mieli konkretną terapię, taką mega konkretną, praktycznie na całe ciało, godzinka bita i się okazało, że już w kontekście na przykład 6 dni, oczywiście jakbyśmy rozłożyli to w czasie, byłoby lepiej prawdopodobnie, no ale no nie można było tego rozłożyć w czasie, więc robiliśmy to codziennie. I to już dawało fajny efekt. Jakby to się rozłożyło w czasie, byśmy dali każdej terapii popracować troszeczkę, tydzień albo dwa, to myślę, że efekt był dużo, dużo lepszy. Natomiast... No też czekają jeszcze zdjęcia do tego, żeby je zrobić. Wtedy będziemy mogli zobaczyć wizualnie. Tak, bo my robiliśmy zdjęcia od pierwszego dnia ostatniego, żeby zobaczyć, co się w ogóle wydarzyło. Tak jak robi to Michał w gabinecie. I nawet już było widać po takiej wstępnej analizie, że kilka rzeczy ciekawych u nich się poprawiło pod kątem właśnie stabilizacji, mobilności i tak dalej. Natomiast to jest fajne, żeby tego pacjenta pociągnąć dalej. Jednocześnie często jak jest tak, że my w gabinecie pracujemy z takimi kluczowymi rzeczami, że ktoś przy nas przychodzi i mówi, że główny problem jest odcinek lędźwiowy. Ale czasami czuje szyję, czasami czuje kolano, że mu tam klika i tak dalej. I my często robimy tą szyję i on mówi, że, znaczy robimy ten krok lędźwiowy i mówi, że jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Czasami coś mi jeszcze, ale tu możemy sprawić sobie, żeby czasami nie było. Że jednak można go fajniej dopieścić i jednocześnie jest to o tyle ciekawe podejście, że ktoś dostaje mniej więcej taki całkiem, no nie w 100%, ale protokół. Ja unikam tego zawsze, że wiesz, trzeba wymyśleć sobie koncepcję pracy,
ale czasami jest tak, że może warto wjechać jakąś koncepcję, gdzie masz pewnego rodzaju ileś tam narzucone, że w tym momencie, na przykład jak my pracujemy, załóżmy, tak jak mówi Michał, w kontekście namiennicy. W kontekście namiennicy to jest sprawdzenie, ocenienie, jak współpracuje ze sobą tak naprawdę taśma gumka przednia i powierzchowna tylna, więc w dużym skrócie meridian nerki pęcherza. Mhm. My sobie z tym pracujemy, odzyskujemy tak naprawdę równowagę pomiędzy tymi obszarami, pracując z całą taśmą, ale koncentrując się głównie na tych miejscach, gdzie jest najgorzej, no nie? Czyli jakby będziesz miał dotkniętą całą tylną taśmę, ale trochę więcej koncentracji na tych miejscach, gdzie na przykład jest gorzej, typu na przykład właśnie choćby ten prostownik albo kość krzyżowa. Jednocześnie łącząc w to pracę z namiennicy, dopiero powoduje, że ten obszar zaczyna działać fajnie i my wiemy, że to rzeczywiście już nie będzie czasami wracało, bo oprócz tego, że jest lokalnie rozpracowane, to cała noga, cały tułów w kontekście tego obszaru pracuje prawidłowo. Okej, okay, dobra. A więc... czy to w takim razie jest uzupełnienie i dalsza część neurodiagnostyki, czy osoba, która niespecjalnie to ogarnia, albo na przykład jej się koncepcja neurodiagnostyki nie podoba, albo jakoś jej nie czuje, to czy też mogłaby się tą koncepcją posługiwać? Że Michał może powiedzieć, bo tak. Jest tą osobą właśnie. Tak, ja jestem właśnie tą osobą, która rzadko się posługuje neurodiagnostyką, nie dlatego, że mi się nie podoba, ale dlatego, że po prostu mam tak dużą liczbę pacjentów na integrację strukturalną, że na razie ciężko mi jest wklejać elementy. I teraz myślę, że ten kurs zaawansowany z masażu tkanek głębokich może być właśnie troszeczkę takim wypełnieniem, bo ja go trochę od początku rozumiałem, tak jak na przykład bardzo podoba mi się ta koncepcja w neurodiagnostyce wychodzenia od nadnerczy, po to, żeby posprzątać ten organizm, żeby on mógł zacząć się sam regenerować. I wydaje mi się, że trochę ta nasza koncepcja, którą zrobiliśmy z Patrykiem, jest takim wyjściem od nadnerczy, tylko w sposób bardziej strukturalny. Czyli jakby nie jest to samo wyjście od nadnerczy, tylko jakby koncepcja i myślenie troszeczkę jest w ten sposób. Bo tutaj możemy się posługiwać, jakby od początku też myśleliśmy nad dwoma takimi modalnościami, jakimi możemy pracować tą metodą. Bo w pierwszej opcji na przykład mamy pacjenta, którego będziemy widzieli raz bądź dwa razy. No, bo na przykład nie ma więcej funduszy na to, żeby przychodzić na częstsze wizyty, albo po prostu jest przelotem w mieście. I tutaj możesz wtedy zastosować sobie tą terapię do tego, żeby go obejrzeć, zobaczyć ten najbardziej newralgiczne miejsce w jego ciele i zastosować sobie odpowiedni protokół, który przepracuje dany obszar. Tutaj akurat mówimy o tych przeponach funkcjonalnych, bo będziemy się posługiwać tutaj głównie takim protokołem palpacyjnym i analizą posturalną dotyczącą właśnie tych przepon funkcjonalnych. No i wtedy możemy zaproponować takiej osobie jakby popracowanie z taką najbardziej newralgiczną, najbardziej dysfunkcyjną jego częścią po to, żeby on mógł poczuć się lepiej. Jeśli to jest na przykład osoba, która będzie chciała pociągnąć ten proces, no to wtedy możemy zaproponować ten cały protokół, który stworzyliśmy. On się odbywa w 8 wizytach i wtedy przepracować sobie to wszystko, te wszystkie dysfunkcje, które on ma w ciele, co w efekcie daje nam właśnie taki efekt wyczyszczenia organizmu do tego, żeby on mógł sobie zacząć lepiej funkcjonować. I wracając do twojego pytania, Maciek, myślę, że to może być taki element, który będzie wypełniał tą przestrzeń pomiędzy masażem tkanek głębokich podstawowym a NIT-em, bo jakby można w trakcie wykonywania tego zaawansowanego MTG-a wplatać elementy NIT-u, dodatkowo robiąc po prostu sobie badanie i sprawdzając w jeszcze bardziej dokładny sposób, które elementy powinniśmy na przykład podczas tego protokołu, który mamy ustalony, które elementy też jako mięśnie wskaźnikowe, dla danego meridianu i dla danego centrum energetycznego, jak będą funkcjonować, czyli NIT może nam tutaj dawać dodatkową diagnostykę i jesteśmy w stanie precyzyjnie wybrać elementy, z którymi należy popracować w tym łańcuchu i dodatkowo może nam stanowić taką kontrolę naszej terapii. Czyli jeśli już wykonamy tą naszą pracę podczas tej sesji, to na koniec możemy sprawdzić, czy rzeczywiście ta nasza robota dała jakiś efekt i na przykład poprzez te mięśnie wskaźnikowe dla danego obszaru sprawdzić sobie, czy to się poprawiło, czy nie i w dalszym stopniu sobie zaplanować tą terapię. Tak, bo w ogóle teraz mieliśmy taką grupę 50-50, gdzie część osób była, wszyscy byli oczywiście po MTG u nas, część osób była po NIT-cie i to im się bardzo fajnie uzupełniło, jaki taki element dodatkowej pracy i też
umiejętność szukania dysfunkcji, dlatego że rzeczywiście przykładowo mamy problem z odcinkiem szyjnym, szukamy sobie, że ta osoba ma problem właśnie z obszarem mięśni szyi. Mówię na przykład, jak ktoś pracuje nitem, no i szuka sobie, gdzie w takim razie jest największe prawdopodobieństwo, że ja znajdę tą dysfunkcję, która spowoduje mi, że na przykład te mięśnie szyi się włączą. No to wtedy oczywiście idąc sobie na przykład obszar szyi, tak naprawdę, czyli ta przepona trójkąta podpotylicznego, to jest związane jakby z takimi meridianami jak płuco i jelitogrube, więc duża szansa będzie, żeby to poszukać sobie w obszarze klatki piersiowej, kompleksu barkowej, kończyny górnej, niż na przykład kończyny dolnej albo samej głowy, więc szukamy sobie ewentualnie tam i też możemy sami sobie skrócić myślenie, gdzie szukać tematu, a dwa, rzeczywiście można sobie też zrobić takie przejście, że okej, pracuję już fajnie manualnie po masażu tkanek mokich, bo ja trochę to widzę tak, że my na masażu tkanek mokich przychodzi na sobie ktoś, bo to jest, jak to często mówimy, dobry kurs na start i my uczymy go komunikacji z ciałem pacjenta, czyli ewentualnie na co patrzeć, jak pracować pełnymi obszarami. To jest trochę tak, jakbyśmy poszli na naukę języka i uczyli się na początku tak, podstawowych zwrotów, podstawowych zdań, żeby się dogadać, no nie? Mhm. Żeby dogadać się, jak się mówi często, że potrzebuje 100 słów, żeby się dogadać z obcokrajowcem. To tam mamy te 100 słów, no nie? I się dogadujemy nieźle. To jest takie A1, A2 na przykład, jeśli chodzi o komunikację, ale jakby na przykład chciał to sobie rozbudować, żeby na przykład dobrze dogadywać się w każdej sytuacji, żeby po prostu mówić się płynnie, żeby mógł dostać pracę na przykład, no nie? To już trochę więcej niż 100 słów powinieneś wiedzieć. Na przykład raczej na granicę, tak. Raczej tak. Albo żeby czytać książki, no to jest właśnie trochę takie wyjście poza i nauczenie się trochę więcej, tak, stylistyki, gdzie szukać, jakie są zależności między tymi wyrazami, jak to w ogóle odmieniać, bo żeby zrozumieć potrawę nie muszę odmieniać, ale żeby na przykład już się dogadać dobrze z kimś o miejsce w pracy, no to fajnie, jakbym po prostu potrafił te wszystkie rzeczy robić, no. Więc trochę tak to widzimy, więc to jest bardzo fajne, oczywiście niezbędne jest zakończenie kursu podstawowego, ale można być jednocześnie po nicie, to będzie fajne uzupełnienie, a można być przed nitem i to będzie fajny wstęp. Dobra. Do tego. Parę razy padło już, że pracujemy tutaj też z meridianami, centrami energetycznymi. Czy w takim razie to, co prezentujecie w trakcie tych 6 dni, to jest bardziej praca z energetyką, czy bardziej praca z powięzią? Czy praca z czym jeszcze innym? Ogólnie, znaczy, wiesz, sytuacja jest taka, że pewnie za chwilę Michał będzie miał trochę inne podejście do mnie, więc uzupełnimy się tutaj ładnie, bo my się też na kursie staramy się ładnie uzupełniać. My tam pracujemy naszą myśl głównie strukturalnie. Czyli wiesz, czyli z powięzią. Rzeczywiście z powięzią, ale to nie jest tak, że ktoś na przykład mówi, ja w swojej pracy nie pracuję z meridianami. No, sorry. Ale one są super powierzchowne, na przykład. Może ktoś się stara bardzo mocno omijać. Tak, tak. Wsadzam rękę pomiędzy. Niestety one biegną w tych kluczowych miejscach, które my lubimy, no nie? Tak. Jama brzuszna, prostownik z odcinka lędziowego, kończyny górne. No nie da się tego minąć, więc choćbyśmy starali się jak możemy, to tego się nie da zrobić. Ktoś na przykład może powiedzieć, że no tak, dobra, spoko, ale czakr, ja w ogóle tego nie czuję, ale w przeponkę tutaj z plot słoneczny się lubi zatopić, no nie? No to znowu tak naprawdę my przez ciało pracujemy z energetyką. Pracując z energetyką możemy tak naprawdę bardzo subtelnie tego dotykać ciała, tylko że ludzie do nas przychodzą z tematami, które już dotyczą ciała. To znaczy, że ten system energetyczny już bardzo, 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 bardzo dawno nie działał dobrze i to już rzutuje na ciało. I sytuacja taka, że nie możemy teraz pracować tylko z nim, bo niestety to ciało już, wiesz, mocno dostało w kość. My możemy zacząć sobie od tej takiej pracy, ale i tak później będzie trzeba się mocno w to ciało albo bardzo mocno wtopić, rozpracować go manualnie i później jeszcze wprowadzić ruch do tego. Więc ja widzę tutaj, że ten kurs się być może kiedyś, jak poznamy kogoś mądrego, rozbuduje jakąś kwestię ruchową. Bardzo jest na to duży potencjał tam. I gdzieś tam chcieliśmy wpleść kilka rzeczy, gdzie, co, jak można zrobić, bo jest to fajne myślenie. Natomiast pracujemy, jakbym miał tłumaczyć na przykład mojej mamie, to tak, system jest powięziowy. Czyli jednak nadal. A jak tobie, to też meridiany trochę. Tak, generalnie trochę coś kojarzę. Tak, coś kojarzysz. Tak, ale też zastanawiałem się, jak to rozumieją nasi słuchacze, dlatego że akurat na tej naszej podstawowej części masażu tkanek głębokich, generalnie jakby tych tematów nie poruszamy wcale, nie? Tak. Dużo się kręcimy wokół
tkanki mięśniowo-powięziowej, gdzieś tam jakieś elementy takie kostne są troszeczkę wokół układu krążenia, też się oczywiście rozchodzi, więc tutaj no jest to pewnego rodzaju nowość, nie? Czy do takiego szkolenia trzeba się już troszeczkę przygotować pod kątem właśnie tej całej energetyki? Jakby ktoś był taki zupełnie zielony w tym temacie. Jeśli chodzi o energetykę, to myślę, że nie musi się przygotowywać do tego szkolenia, bo jakby w trakcie dostaje taką podstawową ilość informacji, które będą przydatne podczas robienia samego tego protokołu z masaży tkanek głębokich. Jeśli chciałby wejść troszeczkę więcej, żeby na przykład wyciągnąć więcej korelacji, powiązań i trochę takiego mięsa, ja myślę, że bardziej po niż przed, bo to tylko tak naprawdę... No ja przeczytałem ze dwie książki po to, żeby wiedzieć troszeczkę więcej i tam się przydało, więc myślę, że jeśli ktoś zrobi podobnie do mnie, to też odniesie z tego jakąś korzyść, tak, ale że... myślę, że nie jest to koniecznie wymagane, żeby tak robił. Na przykład to jest Michał ciekawym tematem, bo on na przykład bardzo dużo pracuje właśnie energetycznie w ten sposób, tylko że na integracji nikim tego nie mówi. Po prostu tak pracujecie. Tak, po prostu tak pracujemy. Nie ma, jakby jest taki fajny cytat, który kiedyś powiedziała dr Rolf i ona, zwłaszcza jak zagłębiam się teraz dalej w tą integrację i w tamtym roku na przykład skończyłem zaawansowane szkolenie, to trochę dostaliśmy więcej materiałów na ten temat, ale ona zwykła mówić, że interesuje się human energy field, ale tkanka powięziowa to jest jedyną rzecz, którą jest w stanie dotknąć rękami, dlatego na niej pracuje. Więc jakby możecie sami sobie zinterpretować te słowa i pomyśleć nad nimi. Ale jakby będzie się to przekładało pewnie na bardzo wiele różnych terapii, które robimy bądź inni robią, że jakby ta praca z odpowiednimi obszarami naszego ciała będzie miała bardzo wiele wymiarów, w zależności od tego, jak nad tym myślimy. Tak, to jest fajne, co powiedział Michał. Natomiast sytuacja jest taka, jeśli chodzi o... My bardziej nawet, jeśli chodzi o system elektryczny, to chcemy jakby trochę przekazać im, w jakich momentach on na przykład rzeczywiście trochę siada, co się może w przyszłości przekładać na problemy strukturalne. I na przykład to było zabawne, jak na początku robiliśmy sobie taką tematykę, gdzie robiliśmy sobie u każdego zdjęcie, plus omawialiśmy sobie, które przepony są u tej osoby. Tak, taką analizę nakierowano na przepony funkcjonalne i jakie struktury się z nimi łączą. I tak naprawdę taki element głównym tematem u ciebie jest na przykład przepona oddechowa, a u ciebie górnośląski piersiowy, a u ciebie trójkąt obturyczny, a u ciebie obszar głowy. I jak potem na przykład omawiałem, powiedzmy, jakich tematach psychosomatycznych ten temat się łączy, pod kątem właśnie emocji i dla meridianów i elementów i dla centrów energetycznych, to od razu się tam patrzyłem na tą osobę, która ma i to po prostu, bo mówię, oni potem mówili, co ty mówisz o moich tematach, no nie? Po prostu, no bo sytuacja jest taka, nawet fajnego pacjenta ostatnio miałem, serdecznie pozdrawiam Kubę, który po prostu przyszedł do mnie z takim tematem typu czuję duży ścisk właśnie w obszarze splotu słonecznego, jest mu ciężko wziąć powietrze. Po czym jak pracujesz u niego manualnie, to nie było specjalnych restrykcji, no jakby szkoda byłoby go tam orać po prostu w tym obszarze. Może trochę gdzieś samo przejście piersiowo-lędźwiowe trochę problematyczne było. I sytuacja była taka, że ten obszar na przykład jest związany z tym, że ja... chciałbym, ale coś mi nie idzie kontrolowanie swojego życia, albo za bardzo chcę go kontrolować, przykładowo. I to była taka śmieszna sytuacja, dlatego że on to potem, jak sobie gadaliśmy, on to zaczął odczuwać, jak się okazało, że już dawno miał tą pracę zmienić, w której się męczy, ale dalej tego nie zrobił. Mhm. I się okazuje, że jakby trochę zabrał sobie sprawczość, że kurde, ustaliłem sobie, że miałem już w tym roku nie pracować tej pracy, odszedłem i znowu do niej wróciłem. Mhm. Dobra. W ogóle nie jestem słowny, no nie? I się okazało, że wtedy ciało po prostu... No to jest taki konflikt, można powiedzieć. To on reaguje na takie konflikty i sytuacja jest taka, że no u niego praca na przykład z tym obszarem i na przykład z miejscami, które powiązane są z przeponą oddechową, w naszym przypadku to są meridiany związane z elementem drewna, czyli wątroba i pęcherzyk, czyli to chodzi o balans, głęboka przednia i dwie taśmy boczne, no to tam już można było u niego znaleźć jakieś restrykcje, które powodowały na przykład takie odczucie i oczywiście no, głównym temacie tak naprawdę jest u niego jakoś odzyskanie tej sprawczości, więc nakierujemy ludzi, bo oczywiście są takie sytuacje, wielu terapeutów tak ma, jak nie macie, tak to napiszcie w komentarzu, że tak nie macie, że pracujecie z kimś manualnie i się okazuje, kurde, no nie idzie mi to.
Okej. Okay. Wiesz co, bo tutaj też powiedziałeś, że akurat na przykładzie twojego pacjenta, że jakby w samej okolicy przepony oddechowej za bardzo tam się nie było czego doczepić, ale z kolei, że jest ona jakby tak energetycznie zależna od pozostałych taśm, które no jakby z tego co rozumiem też przechodzą przez jakby tą okolicę. Tak. Czyli praca nie była lokalna z gdzieś tam dolnymi żebrami, tak? Tylko gdzieś w jakichś innych miejscach ciała. Na przykład? Na przykład, no to jest praktycznie w tym przypadku jest dość skomplikowany temat, bo jest cały bok. Cały bok i częściowo przyśrodkowa strona, ale jakby też nie cała przyśrodkowa, nie? Bo to jest jakby przebieg wątróbki, wątróbka biegnie sobie tak po mięśniu trochę piszczelowym tylnym, przy wodzicielach, obszarze głębokiej warstwy mięśni brzucha, trochę lędźwiowy. No i gdzieś tam kończy się w okolicy przepon oddechowej, dokładnie w okolicy przestrzeni szóstego międzyżebrza, na wysokości suta mniej więcej. Okej. Okay. Tu gdzie jest wątroba rzeczywiście, nie? Tak, tak, tak. Okej, okay, a powiedzcie tak w skrócie, jak mniej więcej tego szukacie? No bo teraz jakby tutaj, jakby dla mnie też jest to jasne, że jak już masz powiedzmy połączenie jakiegoś obszaru ciała z jakimiś meridianami, znasz ich przebieg, wiesz, że z nimi powiązane jakieś centrum energetyczne, wiesz na jakiej wysokości ono jest, no ale to tak po prostu lecicie sobie, że dobra, przemasuję tkankę powięziową wzdłuż meridianu po prostu całego i co po drodze znajdę, to po prostu rozpracuję, czy jest za tym jeszcze jakby coś? Tak, trochę więcej jest rzeczy. Trochę więcej, no tak też podejrzewałem, ale chciałbym wiedzieć. Ja tylko tak jeszcze małą odskocznię do poprzedniego pytania, żeby wybrzmiało, tak mocno pracujemy strukturalnie, więc tych prac energetycznych jest jako dodatek, ale pracujemy z tkanką. I teraz wracając do twojego pytania, jakby mamy przygotowane kilka protokołów badawczych i kilka protokołów terapeutycznych, które są na podstawie właśnie przebiegu taśm anatomicznych Meyersa i meridianów. Jakby całą pracę zaczynamy klasycznie. Wywiad, czyli zbieramy sobie wszystkie informacje i potem przechodzimy do takiego protokołu analizy posturalnej, która ma za zadanie wyłapać tą przeponę funkcjonalną, która ma największą dysfunkcję. Czyli tutaj sobie oglądamy człowieka pod kątem dysfunkcji, jeśli chodzi o przepony, więc sprawdzamy sobie po kolei te wszystkie przepony funkcjonalne, jadąc od dna miednicy, tam od moczowo-płciowej, dna miednicy, potem oddechową, górny otwór klatki piersiowej. Potem sprawdzamy sobie tutaj obszar głowy i w zależności od tego, w jaki sposób w przestrzeni jest ułożony pacjent i jak się rozkładają napięcia w jego ciele, decydujemy na tej podstawie, która ta przepona może mieć największą dysfunkcję. Oczywiście też odnosząc się do objawów, które nam pacjent powiedział podczas wywiadu, więc tu już mamy wstępne jakieś informacje. Potem kładziemy sobie człowieka na leżankę i robimy sobie kolejny protokół, taki palpacyjny właśnie tych przepon, czyli sprawdzamy sobie ich napięcie, jedziemy po kolei przez wszystkie przepony palpacyjnie, sprawdzamy to napięcie, sprawdzamy restrykcje, przesuw tkankowy, ograniczenia ruchowe, gdzie jest największa twardość, gdzie to najbardziej nie gra i to nam daje kolejną informację, którą mamy. I też mamy na pierwszą wizytę zaplanowane taką sesję diagnostyczno-terapeutyczną, czyli wykonujemy sobie taką, my to nazywamy sesja centralna, przez której pracujemy sobie z przednią i z tylną częścią ciała na tej jednej sesji, dodatkowo zbierając sobie informacje, jak wyglądają połączenia pomiędzy tymi przeponami funkcjonalnymi, czyli najpierw robimy sobie cały przód ciała, potem robimy sobie cały tył ciała i zbierając te wszystkie informacje z tych trzech protokołów i z wywiadu, jesteśmy wtedy w stanie powiedzieć, że dobra, nie działa u ciebie najbardziej ta przepona oddechowa i na przykład gdybyśmy robili tą wersję minimum, możemy zaproponować tą terapię na przeponę oddechową i elementy, które się z nią wiążą. Jeśli nie, no to wtedy jedziemy sobie tym całym protokołem. Tak, więc jakby w MTG na przykład mamy jeden protokół palpacyjny, to tutaj ich jest 6. Okej, dobra. Tu jest 6, jest taki jeden ogólny, żeby sprawdzić sobie, on głównie się kręci w okolicy tułowia, żeby sobie wyłapać główny problem, a później jak już na przykład pracujemy sobie, przykładowo zaczynamy sobie od samego dołu, od przepony moczopłciowej, to lecimy sobie po obszarach właśnie meridianów
śledziona żołądek, sprawdzamy sobie zależności ruchowe między nimi i mięśnie, którymi są związane, lecimy sobie, wyłapujemy, ok, gdzie będziemy głównie pracować i wtedy lecimy sobie już z pracą i skupiamy się na tych miejscach problematycznych najbardziej, no nie? Mhm. I to zawsze jest tak, że przychodzi do ciebie pacjent, wie, że będziesz pracował sobie z przeponą moczopłciową, więc po kolei sobie po prostu lecisz, od razu masz po prostu narzucony, można powiedzieć, protokół, mhm. który można sobie tam dorzucić, jakieś swoje elementy, jakby tutaj śmiało można się bawić. To jest pewnego rodzaju wzór. I później robisz sobie pracę. Ja zajmuję, powiedzmy, około godzinkę dokładnie, wiesz, co masz zrobić. Oczywiście na podstawie tego, jak wygląda twoja palpacja, jakie masz umiejętności, więc to, co jest wymagane na tym kursie, to żeby całkiem źle radzić sobie już z pracą na poszczególnych strukturach, no nie? Czyli ktoś okay. potrafi pracować z naprężaczem, z pasmem i tak dalej, mhm. zna techniki, wie, jak pracować miękko pięścią, nasadą, stąd po prostu umiejętność pracy MTG-iem. Aha. Fajnie by sobie zrobił ten kurs, chociaż kilkudziesięciu, a może kilkuset pacjentów przejechał nim w ten sposób, aha. żeby mógł płynnie sobie łączyć to wszystko, nie? Bo my tak naprawdę przechodzimy już płynnie. My tak naprawdę na tym kursie nie mamy, nie uczymy w ogóle żadnych narzędzi, żadnych nowych technik, tylko to, co masz. Właśnie o to też miałem zapytać, tak, nie? Bo tak jakby bardzo dużo tutaj opowiadacie o tym aspekcie diagnostycznym, więc to w ogóle petardę, bo to ja zawsze jak słyszę o czymś nowym diagnostycznym, to już się strasznie jaram. Czyli jakby tych rozwiązań takich, tego narzędziownika terapeutycznego raczej już tutaj za bardzo nie ma. Czyli on jest podobny do tego, co jest na masażu tkanek głębokich, tak? Jest może kilka nowych takich rzeczy, bo na przykład nie robiliśmy takich globalnych technik na twarz, na przykład na MTG, mm-hmm. one się pojawiają. Mało pracowaliśmy... No, to takie smaczki, no. Tak, mało pracowaliśmy z oczodołem na przykład, a tutaj się pojawia ta praca z oczodołem. Jakieś techniki na niektóre szwy na czaszce, no, na MTG na przykład nie ma na to czasu mm-hmm. aż tak bardzo, więc tu jest trochę dokładniej. Są takie elementy gdzieś tam, trochę może być takie... Moglibyśmy nazwać nasłuchowe, gdzie tam tak super subtelna praca na poszczególnych przeponach, no to powiedzmy tego też nie ma, więc jest kilka takich technik, ale my na początku, jak ten kurs, skrypt robiliśmy, no to dorzuciliśmy po prostu, jak na MTG sobie, wiesz, dużo zdjęć na przykład, że taka technika, tamta technika, miejsce na opis tej techniki, my opisaliśmy tę technikę, zostawiliśmy ludziom miejsce, wszystko wyrzucamy na drugi. W ogóle nie będzie nam żadnego zdjęcia praktycznie takiego technicznego. No, to jest w ogóle niczego niepotrzebne. Jakby ludzie już potrafią pracować, więc okay. tam dosłownie zostawimy sobie kilka takich technik nowych, mhm. Których nie robiliśmy. Ale bardziej skupiliśmy się na tym, jak lecieć z protokołem, jak łączyć tak naprawdę, takie grafiki potworzyliśmy, żeby po prostu patrzeć na nie i wiedzieć, co ją zrobić. Tak. Jak się nakładają meridiany z taśmami misiopowięziowymi, gdzie jest początek, gdzie jest koniec, w którym kierunku warto pracować, jeśli chodzi o ten obszar. Więc takie rzeczy odgórne, ale no właśnie to był o tyle dziwny kurs, bo też nie wiedzieliśmy, czy my potrzebujemy tego, ci ludzie pracują, tak czy nie pracują, więc założyliśmy, że już jednak pracują, jednak wyrzucamy to wszystko. No tak, no myślę, że jak ktoś przychodzi już na taki kurs zaawansowany, to trochę sobie popracował. Jakby myślę, że nie będzie takich sytuacji, gdzie skończy MTG i tydzień później załapie się na szkolenie zaawansowane, bo trochę to byłoby bez sensu. Strata ale czasu. Ale 3 tygodnie później? 3 tygodnie. Bo tak. ja znam, że tam parę osób tak, można by było tak. podjąć rękawicę, nie? Ale generalnie chyba bardziej zależy nam na tym, żeby nauczyć trochę te osoby takiej płynności w pracy, nie? Bo jakby mm-hmm. na tym podstawowym kursie mamy te pojedyncze techniki, fajnie sobie opracujemy te rejony, tylko to są poszczególne rejony, a tutaj chcieliśmy zrobić coś takiego, żeby już ogarniać cały obszar, czyli żeby ta praca była dosyć płynna, że te osoby będą potrafiły sobie płynnie przechodzić na przykład pomiędzy przodem podudzia, czyli mięśniem piszczelowym przednim, potem gładko się przewinąć na mięsień czworogłowy i potem przejść sobie więzadło pachwinowe, powłoki brzucha, czyli jadąc sobie po prostu po tej taśmie powierzchownej przedniej, niż znowu rozbijać to na poszczególne techniki, bo moglibyśmy to zrobić, ale wtedy skrypt miałby 500 stron i myślę, że szkolenie musiałoby trwać 12 dni, żebyśmy to byli w stanie przedstawić, ale też wierzymy, że jakby te osoby, które już w jakiś sposób pracują, to też taki płynniejszy model pracy, raz, że on się sprawdza w gabinecie, bo prawdopodobnie ja tak pracuję, wy prawdopodobnie też tak pracujecie, że ta praca jest dużo płynniejsza, trochę taka bardziej intuicyjna i podąża sobie pewnymi za diagnostyką, która się dzieje w trakcie terapii, niż jest rozdzielana po prostu na poszczególne techniki, że teraz będę robił to, a teraz będę robił tamto. Mhm. Okej, okay. Słuchajcie, mam do was jeszcze jedno pytanie. Co takiego szczególnego i innego
mógłby też pacjent wynieść z terapii, która generalnie uwzględnia te rzeczy, o których mówiliście? Czy jest coś takiego? Tak, ja myślę, że bardzo, dlatego że tutaj przede wszystkim jest duża uwaga też na czucie ciała. Teraz jest taki problem, jaki widzę w swoim gabinecie, że jest coraz więcej osób. Wiesz co, nawet pisałeś chyba o tym ostatnio. Wczoraj. Tak? Właśnie nie widziałem, jak wczoraj, przedwczoraj, ale gdzieś tam mignęłeś mi delikatnie i sobie przeczytałem kilka rzeczy. Tak zwanej dysocjacji. Czyli takiego oddzielenia po prostu. Nawet ostatnio aż tak dokładnie. Pierwsza to była pacjentka, która przyszła i dokładnie użyła tych słów, że panie Patryku, ja się czuję, że ja nie jestem w swoim ciele. I ja mówię, o, ciekawe, no nie? Mocne. Po prostu. Na start. Mocne na start było, no. Mamy burzliwą relację z tą pacjentką, ale jest nieźle. Natomiast sytuacja jest taka, że tam jest dużo uważności i po prostu my możemy komuś pomóc poczuć to ciało, doświadczyć ruchu tam, doświadczyć tego świadomego jakby, nie wiem, czucia tego ciała i świadomości, świadomości tego ciała i jakby jednocześnie dawać mu być może jakieś takie elementy pracy domu, dzięki czemu on po prostu by był takim świadomym użytkownikiem siebie tak naprawdę. Jednocześnie dzięki temu by pewnie wyłapał dużo wcześniej problemy, które się tam pojawiają, bo oczywiście życie dalej się toczy i po prostu stres jest wszechobecny, więc prawdopodobnie po takiej naszej pracy to nie jest tak, że ktoś będzie nieśmiertelny do końca życia, tylko oczywiście jak nie będzie o siebie dbał, to znowu coś tylko się wydarzy. Pół życia. Więc będzie mógł po prostu, tak, pół życia, tylko 30 lat. Gwarancja zrobi 30 lat po skończonych 8 sesjach. Gdzie będzie w ogóle powodu, że wcześniej te problemy. Jednocześnie myślę, że będzie mu łatwiej na przykład tak wykonać jakiś trening, zaangażować jakieś struktury. Po prostu większy fokus na to ciało jest jednocześnie podczas całej pracy, bo tam nie ma za bardzo przestrzeni, żeby sobie tam gadać o jakichś dupach, pierdołach i tak dalej. Dupie, marynie się powiedzieć, może nie dupach, tylko... Czasami też może to być obszar do pracy. Dokładnie, może też być tak, dobry obszar. No. Dużo też mamy pracy na tym obszarze, na zaawansowanym tegu. Więc super fokus podczas terapii, jednocześnie dużo więcej świadomości poza terapiami. I tu by było idealne, gdyby to jeszcze wprowadzić po prostu ruch, który był nakierowany właśnie na współpracę całej tej taśmy ze sobą. Pomiędzy sesjami, no nie? Brzmi jak taka joga na stole. Trochę. Tak mi się trochę skojarzyło, medytacja. Jak o tym opowiadacie. Medytacja, bardzo. Taki skanik ciała. Na pewno robiłeś wielokrotnie skanik ciała. No zdarzało się. Tak, to tutaj jest tak, że możesz sobie ten skanik robić na poszczególne obszary, jak one współpracują, jak współpracuje przód ciała z tyłem, warstwa głęboka z bokiem, taka taśma kontaktu w środku z tym, co na zewnątrz. Tak, więc to jest fajne i potem jednocześnie jestem przekonany, że ktoś by jakby doświadczył takiej świadomej pracy, to elementy będzie wprowadzał w życie codzienne, co na pewno poskutuje tym, że wiesz, nawet poczuje to, że on się po prostu niepotrzebnie napina w pracy. Dużo osób tego nie wie. Gdzie pracowaliśmy z Dominiką, nagrywaliśmy film YouTube'owy i tak, ona tak leży i tak czuje, że po prostu ściąga ją na nią. Mówię, poczuj te barki trochę bardziej świadomie, skoncentruj się na nich, no nie? Wypuść tam napięcie, on mówi, o kurde, o, to tak można, no nie? Odpuścić i to jest fajne. Tak, ja myślę, że to jest element, który trochę tam nam zawędrował do tego MTG zaawansowanego z integracji strukturalnej, bo to jest coś, co ja robię na co dzień z moimi pacjentami i próbuję ich w ten sposób przekonywać, że można trochę bardziej wewnątrz siebie niż tylko na zewnątrz. I raz to jest łatwiej osiągnąć, raz trudniej. Chociaż coraz częściej jest trudniej, bo dużo przychodzi takich osób, które pomimo tego, że są, to jest dla nich godzina, to jest ich terapia, oni za to zapłacili, musieli zagospodarować swój czas, to leżą na stole i zamiast się skupić i jak poruszyć nogą tak, żeby nie napinać wszystkich mięśni dookoła, to myślą o liście zakupów i to, co dzisiaj ugotują na kolację. Więc troszeczkę czasami jest ciężko przekonać takie osoby, żeby jednak może wróciły tu i teraz, bo to będzie trochę bardziej jakościowe, jeśli chodzi o pracę. I to też mi się przypomina taka jedna pacjentka, która jest instruktorem jazdy konnej i trwało to dosyć długo, zanim udało mi się ją przekonać do tego, że jakby ona w trakcie naszej pracy próbowała od razu przekładać to, w jaki sposób może tego nauczyć swoich kursantów na jeździe konnej. I no i w którymś momencie wyniknęła taka rozmowa i mówię, kurczę, to jest twoja terapia, to jest twoja godzina, skup się na sobie, w ogóle zostaw tą jazdę konną, to jest w ogóle nieistotne. No i potem zniknęła mi ta pani, na następną wizytę przychodzi, zaczynamy sobie pracować i jest po prostu zupełnie inna jakość. Jakby przyszła do mnie inna osoba.
i mówi, wie pan co, jak dostałem trochę ochrzan od pana za to, jak wyglądały te poprzednie sesje, ja oczywiście nie krzyczę na ludzi, ale jakby użyła takiego słowa i ta terapia w ogóle zupełnie inaczej poszła. I ona otworzyła się też na zupełnie inne rzeczy i zaczęliśmy rzeczywiście pracować ze świadomością ciała. Myślę, że jakby ona też wyniosła to dalej, bo też troszkę zwolniła, troszkę tam innych zmian w życiu za tym poszło. Też udało mi się namówić na to, żeby rozwiązać inne problemy, bo teraz jest pacjentką triady, nie tylko u mnie. Więc myślę, że jeśli chodzi o ten aspekt dodatni masażu tego zaawansowanego, to jest właśnie skupienie się troszeczkę na tym, żeby być w sobie tu i teraz. I myślę, że to jest bardzo duża wartość, którą będziemy albo nasi kursanci będą w stanie przekazać swoim pacjentom, bo jeśli rzeczywiście te osoby skontaktują się z własnym sobą, to ta terapia przychodzi na zupełnie inny wymiar w wielu aspektach. Ale dokładnie też, tak. Jednocześnie w ogóle jak się pytaliśmy ludzi ostatnio, dlaczego tu przyszli, to żeby wyciągnąć maksymalnie dużo dla siebie. Więc to też było dość ciekawie i wydaje mi się, że to będzie pewnie spora grupa przyszłości ludzi, którzy stwierdzą, dobra, idę, doświadczę tego, ogarnę, trochę się uspokoję, przepracuję sobie jakieś stare napięcia, stare urazy, bo tam poukładam się w końcu. Na przestrzeni tych 8 wizyt, które proponujemy, tam nic cię nie umknie, wszystko wiesz, sprawdzisz sobie, bo czasami jest tak, że pracujesz z kimś i on na sesji tam numer nie wiadomo który, albo wraca do ciebie po roku i mówi ci na przykład, kurde, no wie pan, jakby... Bo, no jednak nie jest dobrze z tą szyją od tego wypadku samochodowego. I mówisz, ale jaki wypadku samochodowego? I no tak, no przecież jakby przed... Nie, pan nie mówił o jakim wypadku samochodowym. Mm-hmm. Są takie sytuacje, no nie? Tak. Że, a tutaj jakby teoretycznie, jak my tą osobę zaangażujemy do tego, myśl o tym ciele, bądź tutaj sprawdzaj. Jednocześnie mamy każdy obszar ciała zaopiekowany diagnostycznie, terapeutycznie, to myślę, że nic nie umknie. No jest duża szansa, że dużo mniej. Zrobione. Tak. Elegancko. Panowie, czy jest jeszcze coś, co byście bardzo koniecznie chcieli powiedzieć? Myślę, że w miarę powiedzieliśmy większe rzeczy, gdyż problemem tego kursu było to, że ludzie w ogóle nie wiedzieli, czego się spodziewać na nim i do tej pory tak jest, więc mam nadzieję, że to wyjaśniło wielu osobom, że jednak to nie jest dalej to samo, co nam tego, tylko więcej mięśni wymyśliliśmy, więcej mięśni, tak. Albo trochę trudniejsze techniki, bardziej odjechane, okay. Bardziej osteopatyczne, w ogóle nie, więc fajnie było o tym powiedzieć. Super, także cieszę się, że trochę udało nam się o tym porozmawiać. Tutaj wyniknęły takie dosyć głębokie czekamy tematy, na się okazywało. Okej, zapowiadam się, że będę. Czyli masaż tkanek głębokich będzie jeszcze bardziej głęboki. Teraz będzie masaż tkanek najgłębszy. Teraz jest głęboki, rzeczywiście jest głęboki, bo myślę, że... On jest teraz po prostu głęboki wielowymiarowo. Problem jest taki, że jak są pewnie inne firmy, które były zaawansowane MTG, to w ogóle im o inne rzeczy chodzi, kompletnie o inne. Myślę, że tak. To nie ten poziom głębokości, tylko o inną głębokość mówimy, no nie? O inny wymiar. Oni myślą o szerokości, a my o głębokości, no nie? O, tak. Dokładnie tak. Słuchajcie. Jasne. Także tym jakże miłym akcentem żegnamy się z wami. Dzięki Maciek, że nas zaprosiłeś. Dzięki chłopaki, fajnie, że do mnie przyszliście na ten podcast i do następnego. Tak, trzymajcie się. Trzymajcie. Ciao.